Tylko w Podlaskim Funduszu Rozwoju pożyczka obrotowa, eksportowa na nieruchomość, inwestycyjna, konsolidacyjna i inne. Stale rozbudowywana oferta, na bieżąco dostosowywana do aktualnych problemów i wydarzeń gospodarczych. Nam naprawdę warto zaufać. Jesteśmy w pełni bezpiecznym funduszem pożyczkowym. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. Zawsze do Twojej dyspozycji. Odwiedzanie suwalskich nekropolii warto zacząć od uważnego zapoznania się ze zmianami w organizacji ruchu, co pozwoli zaoszczędzić zarówno zdenerwowania, jak i ewentualnych mandatów. Rokrocznie na czas Święta Zmarłych i dni poprzedzających tę datę służby miejskie i policja okresowo wprowadzają inne zasady niż te, które stosujemy na co dzień. Cmentarz przy Bakałarzewskiej. Tutaj wzdłuż głównej ulicy, Bakałarzewskiej właśnie, od mostu aż do Grunwaldzkiej obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się, za wyjątkiem zatok parkingowych. Zamknięto tu dla ruchu również ścieżkę rowerową. Z Bakałarzewskiej nie skręcisz w Zarzecze i Staszica. Parkingi znajdują się przy stadionie miejskim, na terenie bazaru oraz giełdy samochodowej. Zakaz zatrzymywania się obowiązuje również na ulicy Traktorzystów, od Bakałarzewskiej aż do ulicy Chrobrego. Grunwaldzka od ronda Szczepanika aż do ronda Zesłańców Sybiru, za wyjątkiem zatok, również objęta jest zakazem zatrzymywania się. Na 24 sierpnia też nie zostawimy samochodu. Z Zarzecza, jadąc w kierunku północnym, wyjechać będzie można skręcając tylko w prawo. Wzdłuż tej ulicy nie pozostawię samochodu. Obowiązuje tu tymczasowy zakaz parkowania. Ze Staszica wyjechać można kierując się w stronę skrzyżowania z Łanową i Filipowską. Ulica ta również, za wyjątkiem zatok parkingowych, objęta jest zakazem zatrzymywania się. Cmentarz komunalny przy Reja właściwie ma tylko jeden parking, ten przy nekropolii, za to przy obu jego bramach. Zakaz zatrzymywania się obowiązuje wzdłuż głównej ulicy, Reja od ronda do Ofiar Obławy Augustowskiej, aż do drogi wjazdowej do Żwirowni. PGK zachęca do korzystania z trzech specjalnych linii, co ważne, bezpłatnych tylko w dniu 1 listopada. Kursy oznaczone CB, CR i CBR uruchomione są na okres 3 dni, wtorek, środę i czwartek. W dniu Święta Zmarłych linia CR jeździć będzie średnio co 40 minut, CB co pół godziny, a trasa CBR co godzinę. W pozostałe dni publiczny transport na tych liniach dostępny będzie średnio co 60 minut. Trasy autobusów dostępne są w komunikacie PGK na stronie spółki oraz na naszym Facebooku.